Cześć, witajcie moi drodzy. Właściwie powinienem powiedzieć bonjour. Jezu, jak słońce daje po oczach. No już kilka dni jestem tutaj w przedmieściach Paryża. Miejscowość nazywa się Drancy. Jakby ktoś się darł. Uśmiech na mojej gębie. Ale dostałem też informację z tamtej drugiej strony, z której to się przemieściłem, że tam wcale nie jest fajnie. Tam natomiast dzieją się rzeczy bardzo dziwne. Dostałem taką informację, że moi znajomi, którzy mieszkają w różnych częściach Chin, nie są wypuszczani, słuchajcie, z domu. Policja po prostu pilnuje, żeby nikt nie wychodził z domu. Tego w ogóle w telewizji nie usłyszycie. To taka informacja na szybko. Na Instagramie i na Facebooku będę pisał trochę więcej, a dzisiaj chciałbym trochę odskoczyć od tych niefajnych rzeczy i pokazać wam, gdzie jestem teraz. Tak jak wspomniałem już wcześniej, Drancy, czyli przedmieścia Paryża, a w tej chwili idę, słuchajcie, zobaczyć, jak tu się pociągiem dostać do centrum, na Île-de-France. No to idziemy na peron. Słuchajcie, no dzisiaj jest taki wiatr, że się po prostu nie da niczego nagrywać. Mimo wszystko chciałem wam pokazać, gdzie mieszkam. Spróbujemy się przejść po Drancy i pokażę wam to i owo. Zauważyłem, że obcokrajowcy, tutaj zwłaszcza, noszą maski na twarzy. A to ciekawe, prawda? Tak wygląda, słuchajcie, Drancy. Miejsce, do którego trafiłem, na przeczekanie. Pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, to taka, że ludzie niechętnie patrzą na kamerę. Taka jest różnica między tutaj, tą częścią świata, a Chinami. W Chinach mają wszystko w dupie. A tutaj patrzą się, jakby mieli cię zabić siekierą, nie wiem, młotkiem. Po prostu od razu widać taką czystą nienawiść w oczach. Po co kameruję? Schowaj to! Nawet nie idzie wam pokazać, jak się mieszka, bo każdy wzrok tutaj, który pada na mnie, jest wzrokiem pełnym niechęci, żeby nie mówić nienawiści. No ale spróbujemy. Ładnie wyglądają te budynki. W sumie są ok, ale wieje co niemiara. No to mam, słuchajcie, palmiera. Miam, miam. Teraz najlepsze, żeby gdzieś usiąść i go sobie wrąbać. Pycha, uwielbiam palmiery. India, Pakistan. Ciekawe miejsce, słuchajcie, w tej Francji. Jestem we Francji, a indyjskie i pakistańskie żarcie. I nawet nie ma żab. Ciekawe. A tu taka perełka. Ale numer. Chcę mieć po polsku? Oczywiście, że tak. Oczywiście, tak. Cześć, witaj. Привет. Привет. Rosjanin? Nie, Alżir, żyw w Lwowie. Ukraina. Ukraina. Tak.
ponieważ ty masz. I rozumiem ciuciutku po polsku. No to my mogą gawalić po ruski. Po ruski, no, no ja rozumiem po ukraińsku i po ruski. Po ruski, no, no. Da, da, da. A ta twoja robota? Ja robota. Ohohoho, ja nie nadam się. Jak Szymonś po polsku. Da, jak się dobra. Super. A gdzie Polska? Krakowia? Nie, Warszawa. Warszawa, Warszawa. Stolicja, tak? Tak. Tak. Yes! No są i też fajne akcenty, jakby nie było, co? Chyba jeszcze do niego pójdę, bo język mi się zaczął plątać. Rosyjski, słuchajcie, z angielskim. No widzicie, a najlepsze jest to, że kiedy idzie się do domu, to są najlepsze akcje. Zawsze tak jest, zawsze. Ale tym miłym akcentem, moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek Wypraw Toyota. Idę do swojego Airbnb. A tak swoją drogą, jeżeli interesuje was jakaś stówka do przytulenia na właśnie takie podróże, żeby mieć gdziekolwiek nocleg, to zapraszam na link pod spodem i na wiele innych linków, które rozdają forsę. Nie ukrywam, że ja mam z tego jakiś profit i w tym momencie też mogę tutaj pomieszkać. Do zobaczenia. Na razie, hej.